Nasze sprawy. Mówimy o tym, co dzieje się w naszej gminie i regionie. Gościmy z pani Barbara Jańczak, sołtys Brzeźna. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jak dawna jest pani sołtysem? Od 2011 roku. Czy przez te 4 lata zmieniło się Brzeźno? Bardzo się zmieniło. W jaki sposób? To znaczy, zrobiło się takie ładniejsze, przyjaźniejsze, więcej z takich atrakcji dla młodzieży, dla dorosłych. A czy poza takimi atrakcjami, bardziej użytkowymi rzeczami, coś powstało w Brzeźnie? Pytam, to jest w sumie pytanie retoryczne, bo przecież wiemy, że ostatnio sporo tych inwestycji było realizowanych w Brzeźnie różnego kalibru. No najwięcej chyba zmieniło się tutaj na Orliku, przy GOK-u. Bo zagospodarowano teren, zrobiono taki mały plac zabaw dla dzieci. Czy te inwestycje można już uznać za zamknięte? Wydaje mi się, że nie, bo jeśli będzie można jeszcze pozyskać pieniądze sołeckie, to znaczy mieszkańcy by przekazali, no to pracy jest jeszcze dużo rzeczy można zrobić, ulepszyć. A jakie są plany związane z tym miejscem? Co jeszcze można by było w nim zrobić? Znaczy na pewno dobudować jeszcze więcej takich rzeczy dla dzieci do zabawy, żeby miały. Poza zagospodarowaniem przestrzeni wokół Orlika i Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, pani sołtys, chyba najważniejszą inwestycją tych ostatnich 4 lat w Brzeźnie była kanalizacja i tak, ulica Główna. Tak. Nie wiem, czy się pani zgodzi. Tak, zgadzam się. Tylko ulica Główna to w większości była zrobiona przez Starostwo Powiatowe w Koninie z udziałem gminy Krzymów. Inaczej było w przypadku kanalizacji? Kanalizacja była w całości przez gminę Krzymów robiona. Czy mieszkańcom Brzeźna i nie tylko Brzeźna, no ale my akurat rozmawiamy o Brzeźnie, podwyższył się standard życia dzięki kanalizacji? No na pewno, bo jak to mówią, dla kobiet lepiej, bo nie muszą patrzeć, czy mogą pralkę włączyć, czy nie. Już nie mają, nie ma tego problemu, więc na pewno jest lepiej. Co jeszcze wskazałaby pani jako takie rzeczy, które są ważne dla mieszkańców Brzeźnia, dla tej miejscowości, a które zostały zrealizowane w ostatnich 4 latach? To znaczy na pewno zrobienie ulicy Złotogórskiej, bo tam moim zdaniem była najgorsza ulica. No i tych takich poprzecznych, no ale to też muszą być fundusze na to, żeby zrobić, nie? Pani sołtys, to jest jednym z takich finansowych narzędzi, które ułatwiają sołectwu inwestowanie, jest fundusz sołecki. I z tego funduszu często również wspieraliście jednostkę OSP w Brzeźni. Tak, były przekazane pieniądze, to znaczy to na zebraniu mieszkańcy przegłosowali dany wniosek i straż miała przekazane pieniądze na zakup, a to sprzętu ratowniczego, zależy co tam im w danym momencie było potrzebne. Czyli mieszkańcy sołectwa nie unikają wspierania z funduszu sołeckiego strażaków? Nie, nie unikają. A pani sołtys, na co zostały przekazane pieniądze z funduszu sołeckiego 2014? Z 2014 to realizacja będzie w 2015, to cała kwota przekazana została na boisko tutaj przy GOK-u. Jest pani sołtysem, ale jest również sprawą oczywistą, że musi pani, a wskazane by było, dobrze by było, żeby sołtys współpracował z gminą oraz z innymi organizacjami, które działają na terenie gminy. Czy pani taka współpraca się udała w ciągu tych 4 lat? Współpracuję ze Stowarzyszeniem Platan, gdy organizuję jakieś tam zawody czy coś, no to wtedy bierzemy udział i mam swoją radę sołecką, którą się wybiera na zebraniu zaraz przy wyborach sołtysa i z nią też współpracuję cały czas. Czy z urzędem gminy, z władzami gminy dobrze się pani współpracuje? Tak, bardzo dobrze. Od końca ubiegłego roku mamy nową radę. Czy tutaj wśród nowych radnych również napotyka pani sprzyjający klimat do tego, żeby rozmawiać o Brzeźnie i działać dla Brzeźnia? To znaczy powiem tak, nowa rada działa od niedawna, także nie miałam jeszcze okazji tak, żeby współpracować z nimi. A wkrótce, pani sołtys, odbędą się wybory na sołtysów, tak, w gminie Krzymów w Brzeźnie. Kiedy?
w Brzeźnie 11 lutego. Będzie Pani startować? Będzie Pani się ubiegać ponownie? To znaczy tak, na sołtysów zgłaszają mieszkańcy Brzeźna osoby, które chcą na przykład, żeby ich reprezentowały. Jeśli zgłoszą mój wniosek, oczywiście przyjmę. Wspomniała Pani, że jeśli będzie taka wola mieszkańców Brzeźna, zostanie Pani wybrana ponownie na sołtysa, to przyjmie Pani to stanowisko. Czy jakie wizje miałaby Pani w związku z tym na kolejne 4 lata? Co należałoby zrobić? Oczywiście mówimy o takich drobnych rzeczach, które są możliwe do zrealizowania choćby w zakresie Funduszu Sołeckiego. To wszystko zależy od mieszkańców, co w danym momencie będzie im potrzebne. Jakie na przykład przyjdą, złożą propozycje czy wnioski, to ja jestem przedstawicielem danej miejscowości, akurat tutaj Brzeźna. To, co w mojej mocy, to mogę wykonać, nie? Sama zdecydować o niczym nie mogę. A co jest najtrudniejsze w pracy sołtysa? A co sprawia z kolei największą przyjemność? To znaczy spotkania z mieszkańcami, a najtrudniejsze, no chyba nie ma aż takich trudnych rzeczy, bo ja jestem tego zdania, że jak ktoś coś chce, to zawsze zrobi. I dla mnie nie ma trudności żadnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.